Marsz Żołnierzy Wyklętych do Londynu, a naszym gościem jest... Jerzy Byczyński, przewodniczący Patrii Fideli z Polskiego Stowarzyszenia Patriotycznego Wielkiej Brytanii. Z jakich pobudek założyłeś stowarzyszenie i opowiedz nam więcej o tym, co robicie na co dzień. Mieszkając w Wielkiej Brytanii już od bodajże 6 lat, razem z niektórymi znajomymi, z którymi znaliśmy się w Polsce, stwierdziliśmy, że historia Polski jest piękna i historia Polski jest również obecna w Wielkiej Brytanii. Czy to pomniki Niedźwiadka Wojtka, czy to pomniki polskich lotników, czy to polskie miejsca, polskie budynki, polskie restauracje. Polska jest tutaj obecna, ale nie ma wystarczająco ludzi aktywnych i chętnych, którzy chcieliby o tą historię zadbać. Polskie groby często są w jakichś krzakach, są brudne, niezadbane, tak samo jak na polskich kresach, które nam są tutaj bardzo bliskie i o których zawsze staramy się mówić. Też czujemy się w jakiś sposób z dala od ojczyzny, pomimo że chcemy być jej częścią. Dlatego między innymi zdecydowaliśmy się założyć to stowarzyszenie i staramy się edukować wzajemnie, zapraszać różnego rodzaju wykładowców, ciekawe osoby z całego świata tak naprawdę, którzy mogą nam coś ciekawego dla Polaków powiedzieć. Zaprosiliśmy między innymi kapitan Weronikę Sebastianowicz z Armii Krajowej z Białorusi. Działamy cały czas, edukujemy się i walczymy o Polskę tutaj w Wielkiej Brytanii. Czy działanie na co dzień tutaj w Wielkiej Brytanii jest trudne, czy też macie jakieś wsparcie od rządu brytyjskiego? Nie mamy de facto wsparcia od rządu brytyjskiego, ale także nigdy o nie nie prosiliśmy. Wydaje mi się, że rząd brytyjski patrzy nawet dosyć przychylnie na wiele inicjatyw, które tutaj organizujemy. Przykładowo staramy się mówić o zbrodniach komunistycznych i stajemy często twarzą w twarz z różnymi komunistami, którzy tutaj mieszkają i mówimy im, że ten system, który oni popierają i to, co dla nich jest bohaterskie, dla nas to jest haniebne. I nie spotykają nas, jak dotychczas jeszcze, za to żadne kary. Natomiast nasi rodacy w Polsce ostatnio zostali potraktowani chyba nawet karami więzienia za to, że protestowali wobec komunisty Baumana, który ma na swoich rękach krew. Więc tutaj mamy jak na razie dosyć dobre relacje. Anglicy chcą wspominać często o polskich lotnikach. Oczywiście polityka jest trudna, jest cała dyskusja o imigracji, dlatego często spotykamy się jako Polacy z dyskryminacją. Natomiast wydaje mi się, że trzeba patrzeć pozytywnie w przyszłość. Jesteśmy teraz obok lotniska RAF-u. Mamy tutaj wielki pomnik dla polskich pilotów. Wydaje mi się, że na fundamencie tego możemy tutaj dużo dobrego budować. Jesteśmy w takim symbolicznym miejscu, miejscu, gdzie stoi pomnik pilotów polskich, 307 pilotów lwowskich i właśnie tutaj przyszedł dzisiaj Marsz Żołnierzy Wyklętych. Jak dawno organizujecie ten marsz? To jest już trzeci Marsz Żołnierzy Wyklętych organizowany tutaj w Londynie. Przedtem w Londynie zupełnie nic podobnego nie było organizowane, to znaczy były różnego rodzaju wykłady wcześniej, ale ostatnie marsze, jakie tutaj Polacy w tej sprawie organizowali, to były lata 50. Niesamowitym jest popatrzeć na stare mapy, przemarsze polskich marszów, które mówią o tym, że Polacy nie chcą być pod Stalinem, nie chcą być pod okupacją sowiecką, potrzebują ratunku. I te marsze były organizowane bardzo często w takich samych trasach, które my teraz organizujemy ponad 50 lat później. Dzisiaj zauważyłam burzę pięknych biało-czerwonych flag, ludzi w różnym wieku, a także dzieci, które do tej pory tutaj biegają na tym skwerze. I naprawdę sprawia to wrażenie, czy trudno jest to w ogóle ogarniać i organizować, i czy to organizują ludzi młodzi tylko, czy też dołączają do was starsi, którzy już od dawna tutaj są. Nazywamy się Stowarzyszeniem Młodzieży Patriotycznej, aczkolwiek traktujemy to w taki sposób, że liczymy przede wszystkim na ducha młodzieżowego. To znaczy mamy świetnego działacza z Bristolu, który ma już 70 lat, chodzi z nami na wszystkie akcje, pomaga, nosi banery, polskie flagi, jest tak aktywny, jak wielu młodych by nie potrafiło być. Dlatego traktujemy to w sposób umowny. Także mamy tutaj wsparcie. Jest to oczywiście czasami dosyć ciężka robota. Są różnego rodzaju osoby, którym nie zależy, żebyśmy patriotycznie tutaj działali. Nie chcą, żebyśmy mówili o tej Polsce. Są to różnego rodzaju grupy. Nie przejmujemy się tym. Czasami Polacy lubią się też pokłócić, powiedzieć co, jak być powinno, ale my się tym nie przejmujemy. Trzeba po prostu w pewnym momencie stanąć ponad wszystkim, stanąć ponad wszelkimi niezrozumieniami. Nigdy nikt nie będzie idealnie z każdym współpracował. My tutaj potrafimy zorganizować tak, że dzisiaj w tym marszu wzięło udział 400 osób i wszyscy dumnie krzyczeli Bóg, honor i ojczyzna. Pamiętamy o kresach i różnego rodzaju inne pieśni i okrzyki o polskich żołnierzach. W Polonie tutaj w Londynie zakładali lwowiacy. Była to Włada Majewska, był to Wiktor Budzyński. Byli to lwowiacy z pochodzenia, którzy przyjechali tutaj z generałem Sikorskim. Właśnie w tym miejscu chciałbym Cię poprosić, co byś chciał przekazać lwowiakom? Chciałbym przekazać lwowiakom, Polakom mieszkającym w tym pięknym mieście, które miałem okazję odwiedzić już niestety 4 lata temu.
temu. Chciałbym przylecieć tam znów, ponieważ Lwów jest piękny swoją polskością. Lwów jest jednym chyba z najpiękniejszych miast na świecie, jeśli nie tym najpiękniejszym. Mam także korzenie, moja prababcia pochodzi ze Lwowa, także poczuwam się do tego bardzo mocno. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że pamiętamy, wiemy, że tam są Polacy i mam nadzieję, że już niedługo będziemy sobie mogli podawać ręce, że Lwów, Warszawa, Londyn, wszędzie tam ludzie wierzący w Polskę, w polskość, w Boga i w honor będą mogli jeszcze bardziej współpracować. Dlatego wymieniajmy się informacjami, chcemy wiedzieć, co się u was dzieje, u lwowiaków, jak działacie, co robicie dla Polski, bo wiemy, że jesteście niestrudzonymi wojownikami o tą naszą polskość. Dzisiaj bycie wojownikiem oznacza pisanie artykułów, organizowanie marszów, bycie tam, gdzie wszędzie Polacy powinni być. Dlatego jestem z wami, jesteśmy blisko siebie i nie myślmy, że żyjemy w innych krajach czy gdzieś daleko od siebie. Jesteśmy bardzo blisko siebie. Dziękuję, a dla naszej redakcji mówił? Jerzy Byczyński, dziękuję. Prezes Patria Fidelis, Polish Youth Association.